Hello, hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, a dzisiaj nauczymy się, jak hakować przy napadach różnych na Kayo i na kasyno, a na kasyno będzie nam potrzebne urządzenie hakerskie. Także tutaj widzicie ładnie, jak wam pokazuję, właśnie tak, jakiego prepa trzeba wykonać, by mieć urządzenia hakerskie tutaj w swoim salonie gier. Ale nie przejmujcie się, gdy nie macie, to nie szkodzi, ja wam wszystko pokażę, łatwo się nauczycie i łatwo zrozumiecie. No i mamy tutaj taki skaner odcisków palców. On jest używany w napadzie na kasyno. Dzięki niemu możecie sobie zhakować wejścia do skrytek i tak dalej. Polega to wszystko na tym, że wyświetla wam się tutaj odcisk palca w tym obrazku. Po lewej stronie są 8 możliwych kombinacji tego palca, ale tylko 4 są prawidłowe. Tylko 4 są prawidłowe. Musicie z tych 8 ułożyć 4, wybrać 4. Które są zawsze takie same do każdego odciska. A odcisków jest 4 też, więc musicie się tego nauczyć na pamięć. Tak naprawdę. Tutaj wam pokazuję, jak to wszystko działa. I wybieracie sobie te, które pasują, bo to widać. To jest taka mała część tutaj ładnie podzielona. Ogólnie macie kilka prób, żeby to spróbować, ale za pierwszym razem szybciej napad idzie. Właśnie tak. Musicie 4 takie same wybrać, pasujące do odcisku. Potem jest signal match, czyli znaczy, że wam się udało. Tutaj jest kolejny odcisk i tak dalej. Zostawiam wam ten filmik, żebyście wiedzieli, jakie odciski, jakie obrazki musicie wybrać, żeby ułożyć prawidłowy odcisk. To jest bardzo łatwe. Jak się nauczycie, wasze skille rabowania kasyna urosną o 2 miliardy procent. Właśnie tak. Bardzo proste, ale jakże skuteczne. Bo dużo osób nie potrafi hakować. Przyda się wam też to w momencie, gdy będziecie chcieli zarobić swój pierwszy milion, a będziecie musieli dołączyć do rosowego napadu czy coś w tym stylu i powiecie: a hej, daj nam więcej procent, bo ja umiem hakować. Właśnie tak. A teraz możemy przejść sobie na hakowanie do Kayo Perico. No ogólnie hakowanie w Kayo Perico jest tylko do głównego skarbca. Tutaj zawsze polecam otworzyć sobie ten save na ścianie. Są to zawsze dodatkowe pieniądze, chyba maksymalnie do 80 czy do 100 tysięcy nawet. Więc fajny hajsik. I tutaj podłączamy się do tego piecyka, który jest z windą tajemniczą. No i tutaj musimy też ułożyć odcisk palca. A oczywiście gdy podchodzimy od góry na Kayo Perico z rezydencji, to jest 3 takie odciski, ale to jest bardzo łatwy sposób. Wystarczy właśnie, jak ja to robię, układam sobie cały odcisk na numer 1, na pierwszy odcisk wszystkich tutaj segmentach, tak jakby, a potem tylko od góry lecę, że w drugim ustawiam jeden w bok, potem 2 razy w bok, potem 3 razy w bok i aż się ustawi do danego momentu i samo się złapie, że jest prawidłowe. Bardzo łatwy sposób. Dla kogoś, kto nie rozumie, może się tego tak nauczyć. Aż później sam będzie kumał, jak to ładnie strzałkami pokierować. Też bardzo prościutki sposób. No, nie bierzcie tego do siebie, nie jesteście jacyś głupi, prawda? Nikt wam nie będzie wmawiał. Tak samo tutaj w drugim, układacie sobie też kciuk. Tak samo tutaj w drugim, robicie to samo co w pierwszym, ustawiacie wszystko na numer 1. I potem tylko sobie dodajecie. No i... a to zabawa, moi drodzy. Dzięki temu zrozumiecie lepiej te napady, zarobicie więcej hajsu, będziecie bardziej przygotowani na napady. I na tak, właśnie tak. Także moi drodzy, jeszcze raz powiem, moi drodzy, jeśli się wam materiał podobał, zostawcie kciuka, subskrybujcie kanał, bo ja tego potrzebuję, moje ego tego potrzebuje, właśnie tak. A my słyszymy się już w następnym odcinku. Także na razie.